Biuro, które organizuje coroczne zloty, międzynarodowe zloty morsów w Mielnie, no, przystąpiło do takiego bicia rekordu, właściwie zorganizowało bicie rekordu Guinnessa. To jest w przedmiocie jakby największej ilości równocześnie kąpiących się morsów ludzi w całej Polsce. I przystąpiło do tego, z tego co mi jest na ten moment wiadomo, ponad 100 klubów. Jakie są warunki? Warunki są takie, że klub nie musi być klubem formalnym, może się zebrać grupa osób i ich musi być co najmniej w danym punkcie 25. Kąpiel musi trwać co najmniej 3 minuty, no i to zanurzenie ciała musi być tak powyżej pasa. No my jako klub sportowy Body Mors postanowiliśmy jak zwykle przystąpić do tego, nazwijmy to konkursu, do tego wydarzenia. No i tak jak zdążyłem zauważyć, na ten moment chyba jest nas już tak 39, koło 40 osób zdążyło się zarejestrować, ale widzę, że ludzie przybywają, więc myślę, że ta ilość się troszeczkę zwiększy. Gościmy dzisiaj klub Sopelek z Rzeszowa. Jest ich kąpiących bodajże 19 osób. Czy w zeszłym roku był zorganizowany w Mielnie podczas właśnie tego święta, czyli Międzynarodowego Zlotu Morsów, który cyklicznie jest co roku organizowany w Mielnie. Pobity był rekord, to jest 1799 osób kąpiących się równocześnie. Akurat to wtedy było w jednym miejscu, bo wszyscy kąpali się w Mielnie, prawda, na plaży, więc wszyscy wchodzili w jednym miejscu. Dziś bijemy rekord w całej Polsce. Wszystkie kluby czy stowarzyszenia, czy osoby, które się zebrały w te grupy, przystępują, zobaczymy. Myślę, że uda nam się ten rekord pobić z tego względu, że na ten moment mamy ponad 100 klubów, zespoły minimum 25-osobowe, wobec tego nie ma problemu, 2,5 tysiąca mi się wydaje, że mamy. Myślę, że coś koło 3,5 do 4 tysięcy w sumie łącznie w całym kraju uda się zebrać morsów. Nie było tyle. Nie było. 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 Nie było.